Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Medieval 2 Total War. Dzisiaj zaczynamy kampanię przeciwko państwu papieskiemu, które rozrosło się w Italii naprawdę do rozmiarów, no nie powiem mocarstwa, bo może Niemcom jeszcze nie dorównują ani nam, ale rozrośli się naprawdę skubańcy bardzo mocno. Teraz pozostaje pytanie, bo Wenecjanie mnie zaatakowali z tym, że... Właśnie. Yes. Korynt prawdopodobnie nie jest już wenecki w tym momencie, więc tak, więc jeżeli Korynt nie jest wenecki, to nie będziemy się ładować póki co na Kretę i na Rodos. Nie jest to konieczne w tym momencie, no to jest kawał drogi od naszych ziem, także nie obawiam się Wenecji, oni są już słabi w tym momencie, pobiliśmy ich dosłownie chwilę temu. I tak, dlatego myślę, że stąd warto by było ruszyć na Neapol. Mamy dwóch dowódców. Jednego naszego króla Wacława zostawimy w Palermo, a Jana Skąpego wyślemy do Neapolu. Druga armia z kolei od północy zajmie Mediolan. Mediolan albo Genuę, ale myślę, że Mediolan warto by było oblegać. I tak, to by był solidny krok w dobrym kierunku, myślę, jakby się udało te posiadłości zająć. Państwo papieskie zostałoby solidnie osłabione. No papież bardzo nas nie lubi. I szczerze mówiąc, chwilę się zastanawiałem, czy przypadkiem no, jakoś nie próbować się pojednać z Rzymem, ale bo zaczęła się krucjata, nie? I bardzo chętnie zająłbym razem z krucjatą ten Tunis nieszczęsny, bo no, to bardzo blisko od Palermo, mielibyśmy nową bazę wypadową, tym razem już w Afryce, także później zajęlibyśmy ewentualnie te wyspy i naprawdę nasze państwo ładnie by się tu kroiło na Morzu Śródziemnym. Ale, no cóż, zmieniłem zdanie póki co, bo no, papież nas nie lubi, więc trzeba by naprawdę sporo wysiłków, żeby w ogóle się z nim jakoś pojednać. A skoro nas nie lubi, jesteśmy w stanie wojny z papiestwem, no to nie ma się co ograniczać i idziemy, zajmujemy papieskie miasta. Może wtedy trochę nabiorą, czy jak to się mówi? Że będą mieli trochę więcej oleju w głowie w tym sensie, nie? I przestaną nas tutaj męczyć, bo... To papieskie dręczenie to i mnie już zaczyna męczyć. I no trzeba po prostu zrobić porządek. Nie ma innego wyjścia. W Sofii są tam jakieś wojska, wywaliłbym jeden oddział tych. Nie ma sensu opłacać aż tyle tych wojsk. Dobra, zaczniemy chyba od oddania tury tak naprawdę, bo wszystko co trzeba zrobiliśmy już poprzednio. Niemcy, nieszczęsni Niemcy. Nie tak dawno odbiliśmy od nich Wiedeń. To był... No, krok milowy. Już teraz to państwo, ta część północna i południowa już się tak stanowią taką całość jakby, nie? Wcześniej były mocno oddzielone od siebie. Anglia dołączyła do krucjaty. Otrzymałem nagrodę 1000 florenów za obleganie tego portu, blokowanie tego portu. I zaraz tutaj oczyścimy, jeśli chodzi o Wenecjan, bo oni tu się naprawdę rozpanoszyli. No, sporo budynków ukończonych. Rycerstwo polskie też się zrobiło. Och. Ci Hiszpanie nas strasznie blokują. Już chętnie bym ich stąd pogonił, ale na razie nic z tego. No dobra. Och, nie damy rady. Okej. Okay. No to są zerowe wojska, nie? To niedobitki tej armii, która tu nas przed chwilą no, nie oblegała, ale stała tu pod naszymi murami. Myślę, że Doża tutaj wiele też nie wykombinuje. To jest ich ostatnia nadzieja, przypuszczam. Oni tu mają tylko te dwie wyspy, więc... Los Wenecji jest naprawdę już kruchy. Tu mają sporo okrętów. No, Wenecjanie to cały czas potęga morska. I trzeba zacząć powoli zmieniać ten stan rzeczy i samemu rozbudowywać własną flotę. Żeby tych Wenecjan trochę pognębić. Budapeszt. Trzeba na pewno tutaj inwestować w rozwój. Laboratoria alchemika do udoskonalenia broni palnej. O to chodzi. W Krakowie celem są właśnie te koszary armijne, bo tam mogę robić arkebuzerów. To mi otworzy drogę do nowoczesnej armii i właśnie to chcę zrobić. No, oblegamy. Mediolan się utrzyma 10 tur. To sporo. Dokupimy na pewno najemników, bo ta armia nie jest jakaś tam mocno pokaźna, więc no koniecznie najemników trzeba będzie dokupić i właściwie już to zrobiłem, więc... Szymon z Chorzowa oblega Mediolan i no to świetnie.
Czy coś możemy jeszcze zrobić? Szpiega wyślemy dalej w stronę Koryntu. Korynt wydaje mi się, że należy w tym momencie do Bizancjum. Bizantyjczycy odbili chyba ten Korynt. W ogóle już była taka gruba akcja. No panowie, no zwariowaliście. Serio. Mediolan, widzicie? Pod Tunisem spore wojska mediolańskie, więc może dobrze na tą krucjatę jednak nie ruszyliśmy. Cagliari. Bardzo chętnie, naprawdę. Hiszpania, Portugalia dołącza do krucjaty. W ogóle jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce to my staniemy się celem krucjaty, bo no, jesteśmy wyklęci już naprawdę od długiego czasu. Tu jakaś flota. Cagliari jest tutaj. No, rozbijemy tą flotę papieską. Oj, co ja nie to nacisnąłem, kurde. Dobra, tak, kolejna flota papieska. No. Zaczynamy dominować na morzu. Bardzo dobrze. No tu oczywiście wychodzimy z miasta i bijemy ich. O, dwa oddziały weneckie. Dobra, będę sam dowodził. Na wszelki wypadek, naprawdę. To rozgrywanie niektórych bitew zajmuje strasznie dużo czasu, ale no obawiam się robić i wykonywać automatyczne rozstrzygnięcie, bo to się może źle skończyć. A jednak właściwie wszystkie bitwy są bardzo istotne. No zobaczcie, ile ich jest. No prawie nic. Gdzieś tam trzy oddziały. Ale cóż poradzić? No trzeba ich bić w tym momencie. Tam idzie wsparcie już. Jakiś budynek? Jakaś twierdza taka na zewnątrz? Fajna. Generalska Straż Przyboczna. No rzućmy na nich naszego króla. Tam już nadciągają kolejne wojska. Wyślemy w ich kierunku templariuszy. Może sami to ogarną, zobaczymy. No uda się szarża, oby. Oj kurde, zapomniałem o łucznikach. Dobra, odwrót panowie, odwrót. Nie ma sensu się forsować tam. Ale no, trochę dostali ci ta straż przyboczna generalska. Nas łucznicy trochę pociągną, no i powolutku, pomalutku. Templariusze robią robotę. Cóż więcej chcieć? Tam nie ma prawie nic, naprawdę, tam... Dobra, wyślijmy tam tą... Albo nie, niech się pobawią polscy rycerze. Plus templariusze niech objadą ten budynek. Tam szarżują. Bardzo fajnie, że oni się oddalili od swojej piechoty. Czym by tu można ich pogromić? No drwalami chyba najlepiej. O nie, piechota nas szarżuje od tyłu, kurde. Odwrót. Tam dużo tej piechoty nie ma, nie, ale... Kurde, ci rycerze polscy dostają niezłe baty, szczerze mówiąc.
Dobra, no ostatecznie wygrali, więc... Jeszcze nie, jeszcze nie. Świetnie. General lies dead. We have sent the core to hell. Look how our cowardly foe runs. It is time to press the attack. No, nasz król, mam nadzieję, jest w miarę bezpieczny. Chyba tak. Templarzy już jeszcze dołączyli do bitwy. Only half the enemy force remains. Dobra. To by było na tyle. Spróbujmy jeszcze załatwić tego króla. O Lord, have mercy. Our leader lies slain. O kurde. On the battlefield. O kurde. Król Wacław zginął. No dobra, cóż, to bardzo niekorzystne. No nie spodziewałem się, że zginie w tej bitwie, no serio. Mieliśmy tam sporą przewagę. Kurwa, Wacław nie żyje. Wow. Król Ryszard teraz jest naszym nowym liderem. To jest król Ryszard. On jest w Durres. Czyli to oznacza, że korona wreszcie wraca do Polski, nie? Bo król Bolesław właściwie koronowany był gdzieś tam, ale na Węgrzech właściwie. Ale szybko się udał do Palermo i cóż, tam pozostał. A teraz... An honor to serve, my lord. God be with us, men. We march to battle. Zniknie automatycznie. Strach. Jan Skąpy został bardziej lojalny jest w tym momencie. On ogólnie nie jest jakimś takim wybitnym dowódcą, ale no, król Ryszard. Przypuszczam, że on zaczyna swoją podróż do Krakowa tak naprawdę. Z Ragusy wyruszy nasz dowódca w stronę... Zrobimy taką podmiankę. W stronę Durres. Zrobimy jeszcze oddział jeden. Tak, Korent jest bizantyjski, także Bizancjum się rozrasta w sumie. No i okej, w porządku. Są naszymi sojusznikami, nie zdradzili nas ani razu, więc no to mnie to cieszy. No ale wow, kurde, nie spodziewałem się, że król Wacław zginie tam. On już tak nie zasłynął, szczerze mówiąc, jak... On tu po prostu był namiestnikiem tej Sycylii cały czas. Król Polski, który no nie rządził tak naprawdę za bardzo, no ale trudno. Tak to bywa, doszkól. Spróbujemy doszkolić tych rycerzy i tych, no i drwali też doszkolimy. Oblegamy tam, znaczy blokujemy port. Całkiem solidne wojska. Morskie tam sobie działają. Praga. Co oni tak w Węgrzy idą jakoś dziwnie? Pod Pragę podeszli. Opactwo. Laboratorium alchemiczne. Sieć kopalń. Tak, zrobimy tą sieć kopalń. Proszę, proszę. Ruskie wojska. Chyba oddamy turę. No, król powoli zmierza w stronę... Teraz w stronę Zagrzebia. Ale ogólnie w końcu wielki powrót korony do Krakowa. Nareszcie nasz monarcha będzie stacjonował w stolicy. Ruscy nas atakują? Serio? Oj, no tego nie chciałem, szczerze mówiąc. Król idzie do Zagrzebia. W Zagrzebiu zbudujemy płodozmian. Torni oblężone przez ruskich. No nie no.
No nie chciałbym w tym momencie zaczynać kampanii północnej tak naprawdę. Yes. O, Katalończycy z oszczepami. Move out. We move onward tomorrow. Dorza, zniszczymy ich. Palermo niestety jest... Yes, Lord. Confronting the enemy. Niestety jest bez dowódcy w tym momencie, a to już spora twierdza, ale mam nadzieję, że się nie zbuntuje. Ty idziesz do Durres. Król w następnej turze wyruszy w stronę... No, właściwie już teraz wyruszył w stronę Wiednia albo Budapesztu. Właśnie nie wiem, czy będzie szybciej. Przez Budapeszt będzie szybciej chyba. No, to tak, pójdzie przez Budapeszt. Okej. Nie wiem, co z tym Toruniem robić. Jakieś trzy oddziały na krzyż. Oj, we Wrocławiu zróbmy oddział jazdy, oddział kuszników. I to będzie wsparcie, które pójdzie w stronę... w stronę Torunia. No i wyślemy tego dowódcę. Dwoma oddziałami husarów. Dobra, zrobimy tak. Mam nadzieję, że Kraków się nie zbuntuje póki co. Póki nam król tam nie stanie. W stolicy. Kurde, no jeszcze Hiszpanów brakowało. Węgrzy podchodzą pod Sofię. Ależ to się zaczyna robić nieciekawie. Wstrzymaj ogień z Wenecją. No... Nikozja Cagliari, to się tak mówi, okej. Okay. To bym chętnie wziął. Bardzo wymagające. Nikozja to stolica Cypru, więc oni Rodos już chyba nie mają. Regularny trybut, no może uda się coś tam wymusić. Hojna. Please, do not ask some further requests then. No, przez trzy tury chociażby. Forget it. No to nie, no. Naprawdę to nie jest... Wow. We must fight or forfeit. Państwo papieskie, widzicie? Holy shit. We are losing... O, w mordę jeża. Co tu się wyrabia? Palermo oblężone. Sofia oblężona. Udało się na szczęście... Trzy oddziały templariuszy w Krakowie. Bardzo dobrze. Pragę możemy rozbudować, ale... Jakieś kolejne miasto mogliśmy rozbudować, ale nawet nie wiem jakie. Tu jest dużo inkwizycji. Nie, pójdziemy przez Wiedeń. Nie możemy ryzykować, że nasz król zostanie dopadnięty przez inkwizytorów. No ale wow, co tu się wyprawia, to jest po prostu... Ostra jazda, no... zaraz. Sami kusznicy. No, ale my nie mamy kompletnie jazdy. Ale nic nie możemy zrobić. Chyba, że załadujemy się na okręty. O, co się dzieje? Jesteśmy totalnie otoczeni. Udało się ich zatopić na szczęście. Czy nie wszystkich, ale w znacznej mierze. Udało się ich tu pozatapiać. Świetnie. No, tutaj jest bardzo źle. Wprawdzie to są sami kusznicy, więc teoretycznie może jest szansa ich dojechać. Nie wiem, co robić. O. Da. No to jest po prostu... No, cóż. Potężny cios w plecy. An honor to serve, my lord. O. A, to nasz dowódca we Wrocławiu. Tak, z całą pewnością. On wyruszy na czele całej kawalerii, jaka się tu zgromadziła w mieście, w twierdzy właściwie. Oczywiście zniszczymy automatycznie.
God has delivered us unto victory. God be with us, men. We march. Spróbujemy ich, znaczy rozbijamy ich po prostu, nie? I on przypuszczam, że cofnie się później w stronę. O w mordę. Nie do wiary. Co tu się wyrabia? Mediolan 7 tur. Może uda się chociaż zająć ten Mediolan. Tu ta armia jest po prostu zatrważająca. Naprawdę. To są sami kusznicy. Ale trzeba jakieś decyzje tutaj podjąć po prostu. O, szpieg na pewno idzie w stronę Sofii, w stronę Węgier. W Ragusie mamy trochę wojska, ale to są takie niedobitki. Bardziej niż regularna armia. Nie mamy dowódcy do tego. Z Zagrzebia nie wyciągnę dowódcy. W Krakowie też nie mamy żadnego generała. W Haliczu mamy sporo tych jednostek. No, sytuacja jest bardzo niekorzystna w tym momencie. Dyplomacja. Bijemy się z 5 państwami jednocześnie. Dobra, zacznijmy od początku. Wyjdźmy na spotkanie z Hiszpanów. No i kurde. Wiecie co? Nie. Ja zapiszę grę. Rozegram to automatycznie, bo naprawdę, no... To jest wygrana z automatu, nie? Tyle jazdy mamy, no. Oj, kurde, źle kliknąłem. Serio? Nie, to kliknąłem. Dobra, czyli jednak... Opatrzność nad nami czuwa i wydaje mi się, że automatycznie bym to po prostu przegrał. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Bierzemy wszystkie oddziały, jakie mamy. Wychodzimy z automatu. I od razu będziemy ich szturmować, no. Po prostu. Nie ma na co czekać. To... Zobaczcie te wojska. To nie ma wiele tego, nie? Dobra, tylko... No jednak miejmy tu jakąś kontrolę. Kurde, nie, jednak trochę tego jest. Rycerscy kawalerowie. Piechota. Ale piechota na piechotę. My mamy 2 oddziały, oni mają 1. I tak dalej, i tak dalej. Już templariusze wchodzą z szarżą. Za nimi. No właściwie nie. Tych rycerzy polskich zostawimy trochę z tyłu. Rycerscy kawalerowie już stracili połowę. Wow, ten trebusz. No tak czy inaczej, no. Drwale wrąbali się w tych rycerskich kawalerów. Zadali przyzwoite straty, ale sami ponieśli znacznie większe. Rzecz w tym, że nadciąga wsparcie. I wiedzcie im na plecy, żeby ich po prostu rozbić. Ależ to są mocne oddziały, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne. Tempo na maksimum i jedziemy. Ale czajcie, jak się mocno trzymają dziady. No dostaliśmy naprawdę duże straty, nie? No ale trudno, naprawdę. To jest mniejsza z tym. Trzeba ich zarąbać wszystkich, żeby tutaj już żadna armia nie zostawała nam na plecach. Dobra. Oj, teraz te bitwy, naprawdę. To czeka nas po raz kolejny droga przez mękę, nie? Odkąd król wraca do Krakowa, zawsze się robi nieciekawie. Tych ruskich powinniśmy odeprzeć. Powinniśmy. No najgorzej to ci Węgrzy. No z tym tutaj naprawdę. Zobaczmy, co konkretnie mają.
No, mają spore wojska, no i to tak, takie dosyć różnorodne, więc no z tym ciężko będzie jakoś tutaj, nie wiem, cokolwiek zrobić. Mamy tylko dwa oddziały jazdy, ale przypuszczam, że i tak wyjdę im naprzeciw i spróbuję ich, no, moją standardową taktykę rozjechać, nie? Zniszczę, ile się da zniszczyć i... Ale może mogę stracić Sofię, to z drugiej strony, nie? Kurde. Potrzebujemy dowódcy, no, na gwałt. Dobra. Rozgrywamy najpierw tą bitwę. Oj, to będzie wyzwanie ogromne. Chociaż no, oni tam mają samych kuszników, ale tak czy inaczej. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Dobra. Rozpoczniemy rozmieszczanie. Kawaleria na skrzydło oczywiście. Podsuwamy się maksymalnie do linii frontu. Katapulty dajemy na czoło. Tu mamy więcej jazdy. Tu mamy łucznicze jazdy trochę. Na prawym skrzydle ich zostawimy. No, żeby tej piechoty, żebyśmy mieli tej piechoty jakoś mocno dużo, to nie powiem, nie? Także... Jazdy też mamy jak na lekarstwo. Dobra. Widzicie to? Są sami kusznicy. Dobra. Trudno. Jakoś to musimy wygrać, po prostu, nie? Tyle. Nie bardzo mamy inne wyjście w tej chwili. Dobra, odwrót. Wow. Rzecz w tym, że ci kusznicy są nawet mocni, jeśli chodzi o stawanie przeciwko kawalerii, nie? Co, oni szarżują na nas? Już rozpoczynają bitwę na grubo? Oby nie. Nie, chyba nie. Muszę jednak. Wow. W miarę dobry strzał. Mamy drwali, więc oni tutaj na środeczek poproszę. Tak, rozbić ich od tyłu. Nie. Dobra, rozbić i wjechać im na plecy. Mam nadzieję, że ocali naszą lewą flankę. Tak, ocaliło. Dobrze. Do centrum, panowie. To jest Straż Papieska. Straż Papieska to oddziały, które są tak jakby przed... Dobra szarża na plecy. Świetnie. Bardzo dobrze. Rozbijmy ich, panowie. Szarża tutaj, o. Odwróć, nie, bo... Only half the enemy force remains. Spróbujmy zdusić to centrum.
Ci drwale uciekają niestety. Dobra, wesprzyjmy środek. Teraz tak. Wszystkie oddziały strzeleckie pod trójeczkę i tam on się kierować. Udało nam się rozbić trzon armii papieskiej, więc to jest coś, to jest coś. Tam nasza kawaleria cały czas się bije. Po trochu, po kawałku będziemy ich, mam nadzieję, wygryzać. No oni, lekka jazda polska w tym starciu zrobiła no, ogromnie dobrą robotę. Panowie dowódcy, dojechać ich tutaj. Żeby się po prostu nie wrócili, nie zaczęli znowu nas bić. Okej, okay, wygląda to całkiem optymistycznie. Jeżeli rozgromimy tą armię, to kurde, naprawdę. Wow. For the moment, the fortune of battle goes our way. Let us pray it remains as such. No, lekka jazda to tu zrobiła ogromnie dobrą robotę. Zresztą w ogóle kawaleria była w tej bitwie kluczowa, nie? Widzieliście to? Tutaj jak staliśmy już te dwa rzędy, moje oddziały przeciwko oddziału nieprzyjaciela, to wjazd na lewą flankę mojej kawalerii naprawdę przechylił szale, tak mi się wydaje. Tam wszyscy uciekają. Nasz dowódca tu ładnie tego. No dobra, dobra. Oszczepnicy może w końcu się popiszą. Nie wiem, czy jestem w stanie zrobić tak, żeby oni stali w miejscu. Nie wiem, którym to się robi tak naprawdę. Dobra. No, działają nieźle. Tutaj panowie. Świetnie, koniec bitwy. Widzicie, dwukrotna przewaga nieprzyjaciela i udało się wygrać to po prostu idealnie. Och, okup. Musimy ich stracić. Nie możemy pozwolić, żeby się odbudowali. I szczerze mówiąc, moja ekspedycja na Neapol chyba została zduszona w zarodku tak naprawdę. Bo w tej chwili dowodzenie plus 2, weteran wojenny, no, nasz dowódca to naprawdę coraz mocniejszy się robi. No, cóż. Teraz wyprawa na Neapol, to nie mamy za bardzo czym. Cofnijmy się. Palermo, zrekrutujemy jakieś tam dodatkowe oddziały. Ewentualnie doszkolimy, co tam się da. Nie, drwali. Potrzebujemy piechoty zdecydowanie. Teraz tak, tutaj są Węgrzy, tam są Rusini. Tych Rusinów zgnieciemy w następnej turze. Co z tymi Węgrami robić? No, wyjście tutaj to samobójstwo. Czy oni mają jakieś machiny obrężnicze? Nie mają, dobra. Ta Sofia jest strasznie daleko od jakiegokolwiek innego miasta. Może to nawet pozwolę im to zdobyć, nie? Tylko żeby się przegrupować i uderzyć jeszcze raz, bo bez tego to niewiele. Dobra, oddamy turę. Oblegają nas, znaczy szturmują w sensie. Co niedobrze, bo... Oj, bo tam niewiele mamy wojsk. No dobra, jeszcze będziemy bronić to. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Okej, tu mamy chłopów. Łuczników postawimy na środku. Tak.
tą piechotę zdejmiemy na dół. Dobra. Ale ich tam dużo niby nie... A, ja wiem, czy ich dużo nie ma. Może uda się podpalić taran czy coś, nie wiem. Płonące strzały. Dopiero pierwszy spieszony dwór, czyli to są łucznicy, nie? Niby, ale oni przypuszczam, że w walce wręcz też są w stanie się wykazać. No, trochę tam dostali. Gdyby, kurde, ta jazda przyszła na czas z odsieczą Toruniowi, to rozgniotłaby te oddziały natychmiast, ale niestety nie zdążyła przyjść na czas. Aby nasze wojska okazały się wystarczające. Dobra, przyspieszmy, bo to i tak... Bo tu i tak nie ma czego oglądać, to wszystko się rozstrzygnie tak naprawdę na tym placu. Są wstrząśnięci, to dobrze. No ale i tak nam straty zadają duże. Są wbrew pozorom twarde oddziały. Nie, no chyba stracimy ten Toruń. Oj, Sofia zagrożona. Toruń też jest pod stratę praktycznie. Weźmy tych chłopów na pierwszą linię. Wyślijmy tam tych łuczników, może oni coś... No niestety. Nie, to jest GG, że tak powiem. Także będziemy za chwilę oblegać Toruń. No. Niestety. Musimy oblegać Toruń. O nie. Kurde. No to końcówka tego odcinka będzie bardzo bolesna dla nas, szczerze mówiąc. Nie. Cała kawaleria wyjedzie sobie... A, to jest twierdza. Nie wiem, czy my tu mamy boczną bramę. Mamy tu boczną bramę? Mamy, na szczęście mamy. Ale i tak tego nie wygramy. To nawet nie ma o czym mówić. Tak, chłopi niech zostaną na tych... Zostawmy ich w ten sposób. Rozpoczęcie walki. Kawaleria oczywiście wyjeżdża tam na skrzydło. Spróbujemy zadać jak największe obrażenie jesteśmy w stanie. Sofia to w końcu solidna twierdza, no ale widzicie, jak bardzo by się przydały teraz balisty na tych. Znaczy balisty w sensie jakieś działa czy coś, po prostu lepsze wieże, nie? Żeby to dawało większy damage. Kurde, to są hordy wojska.
podjadą, nie ma szans, nie ma szans ich zatrzymać. Chociaż w sumie... Dobra, tu widzę, że pędzą, generalska straż przyboczna pędzi. Oczywiście spróbujemy ich zatrzymać i rozbić tutaj. Na tyle nas może stać, no zobaczymy. Grave tidings. The enemy are at the gates. Weźmiemy ich w kleszcze, zobaczymy, czy to zadziała. Już w tej chwili dostaliśmy duże straty, no z generalską strażą przyboczną ciężko się zmierzyć. Wow. Oby zabić dowódcę. Ale wątków to. Jest! Jednak się udało. No czy to niewiele zmienia tak naprawdę, ale... Zostawmy ich w spokoju. Spróbujmy... O kurde, tam ile tego jeszcze jest? God save us! The enemy have the walls! Look to our defense or all will be lost! Jest wybitnie ciężko. Oj, mordę jeża. Oni się wahają na szczęście, więc może jak wjedziemy im na plecy, to coś zmieni, nie? Oby nasze oddziały wytrwały. Oby. Pray something changes in the course of battle. For defeat seems almost certain. Wahają się. Zacznijcie uciekać. Zacznijcie uciekać. Oni biją naszą jazdę, kurde, jak chcą. Uciekają, uciekają. Częściowo tylko, ale zawsze coś. Uciekajcie. Wow. Naprawdę? Udało się ich tak rozbić? Za nie mówiłem. Wszyscy na tych kuszników najemnych. Tutaj biegną jacyś chorwaccy topornicy. No to jest groźnie. No tu mają, no oni jeszcze mają sporo armii, ale... do wiary. Oh,
Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory from this debacle. No nie mówcie, bo na razie idzie całkiem nieźle. Mają tych rycerzy feudalnych, którzy są naprawdę przerażający. Próbują z drabinami, zaraz dostaną wjazd na plecy. Złamani, dobrze. Piechota. Proszę na nich. Ale kawalerię naprawdę nam wytłukli straszliwie. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Dobra. Wracamy do miasta. Znaczy na nich tu wjedziemy jeszcze na tył, na plecy. Dostajemy duże straty, szczerze mówiąc. Może się jakoś uda. Our men have fought long and are becoming tired. Ja wiem, że jesteście zmęczeni, ale pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Uciekajcie, drwale. Lord, be merciful. We have lost half of our men. O nie. Ostatni jeździec. O kurde, uciekają. Nie. I to nasi, a nie wroga. Na szczęście tych drwali nie zostało dużo. Czy no trochę ich jest w sumie, 23. To nic, i tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak skutecznie. Dobra. Kto może, ten wycofuje. Zaraz, my mamy drugi pierścień murów. I trzeci. To wycofujemy się za nim. Może zdołamy to przetrwać. Wszyscy za trzeci pierścień murów. Przypuszczam, że uda mi się wygrać na czas, ale no co do tego też nie dam głowy, nie? Tylko mam taką nadzieję po prostu, że uda mi się wygrać na czas. Ewentualnie zrobię jakieś cięcia, bo naprawdę to potrwa. Oj, no dobra, nie jest dobrze, bo oni mają jednak taran kolejny, więc przypuszczam, że nie uda się jednak tego wygrać. Ależ miałem nadzieję, ale chyba jednak nie. Oczywiście naszą kawalerię wypuszczamy na skrzydło. Oni są w miarę wypoczęci, więc no właśnie. Przyjaciel też ma jakieś rzeczy w zanadrzu. Oni już uciekają z tych. O, to będzie ciężka sprawa. Only intervention by the Almighty Lord or a military genius can bring us victory. No chyba nie damy rady. Został sam dowódca, on zaraz zginie. Co za starcie, naprawdę.
Patrzcie, co tu się dzieje. Wygrał to sam dowódca, wygrał, rozgromił kawalerii nieprzyjaciela. Nie do wiary. No ale ja już nie zaszarżuję nim od pleców, nie? Bo oni mają drabiny. No, ale to jest prawdziwe oblężenie, nie? Jest takie prawdziwe klimatyczne oblężenie. Pierwszy pierścień murów, drugi zostawiliśmy w spokoju, trzeci. Szturmują tym taranem, kurde, tu idą te. Wow, no. Tu idzie ich mnóstwo. Tu idą drabiny, tu taran. No i Sofia padnie ostatecznie, ale jakie straty im zadaliśmy, kurde. Walka o pierwszy pierścień się zakończyła zwycięstwem, ale musieliśmy się cofnąć, bo mieli zbyt dużą przewagę liczebną. O w mordę, Jerzo, to będzie grube. No nie, no nie ma co sobie obiecywać, nie wygramy tego, nie? Po prostu. Spieszeni rycerze feudalni. To nie jest byle co. No, już uciekają nasze oddziały. Niestety. Wycofajmy się na rynek. Z całą pewnością nie wygrali tej wojny. No, nie damy im, nie pozwolimy im wygrać tej wojny. No, ale dowódca, który czaicie to, połowę armii rozdupcyliśmy. Mieli przewagę trzykrotną, jak nie większą. Wow, no dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie. Kończymy ten odcinek naprawdę dużym kryzysem i dużą porażką. Straciliśmy Toruń, straciliśmy Sofię, czyli nasze twierdze na północy i na wschodzie. Widzicie, co tu się dzieje. Zaczyna się kolejna bitwa, no ale to już w następnym odcinku. Niestety. Także dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Czołem!